Kilka uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018-2019. O zabranie głosu proszę dyrektora szkoły, pana Bogdana Malinowskiego. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w tej pięknej, klimatyzowanej sali z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Gliwic. Moi drodzy, wiem, że to najbardziej wyczekiwany dzień roku szkolnego, najbardziej radosny i mam nadzieję, że taki cały będzie. Pozwólcie, że na początek przywitam szanowne gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Witam serdecznie starostę powiatu gliwickiego, pana Marcina Palińskiego. Witam przewodniczącego Rady Powiatu, pana Andrzeja Bruszyńskiego. Witam wicestarostę powiatu gliwickiego, pana Pawła Przybyłka. Serdecznie witam panią Jolantę Tymińską, kierownika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatu Gliwickiego. Witam serdecznie nauczycieli i pracowników emerytowanych naszej szkoły z panią dyrektor Marią Drozdowicz na czele. Witam grono pedagogiczne. Witam rodziców, którzy tak troszeczkę nieśmiało, nie wszyscy chcą wejść, ale niektórzy są na sali obecni, także witam serdecznie. No i oczywiście na sam koniec, najgoręcej jak mogę, witam was, droga młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących Gliwic. Szczególnie, pozwólcie, że szczególnie gorąco przywitam, bo to historyczna chwila, przywitam gimnazjalistów naszej szkoły. Ostatni rocznik, który zakończy ten profil placówki szkoły w polskim systemie edukacji. Witam was serdecznie, moi drodzy, na tej uroczystej akademii. Tak jak wspomniałem na początku, to jest najbardziej wyczekiwany dzień roku szkolnego. Za wami rok wytężonej pracy. Pracy, która przynosi efekty. Świadczy chociażby o tym ten stolik tutaj po mojej prawej stronie, uginający się pod nagrodami, które dzisiaj otrzymacie. Moi drodzy, prawie połowa uczniów szkoły otrzymuje świadectwa z wyróżnieniem. To naprawdę bardzo duży odsetek. Wszystkim tym serdeczne gratulacje z mojej strony, ale też wszystkim, którzy może nie osiągnęli tego pułapu, ale pracowali na miarę swoich możliwości i też powinniście być dumni ze swoich osiągnięć. Moi drodzy, przed wami wakacje. Nie byłbym sobą i nie robię tego tylko i wyłącznie z obowiązku, ale chciałbym was prosić o to, żeby ten czas odpoczynku, wyjątkowo długi w tym roku sami przyznacie, a żeby ten czas odpoczynku upłynął wam w sposób bezpieczny. Pamiętajcie, korzystając z roków wakacji, że bezpieczeństwo jest rzeczą priorytetową. Życie ma się jedno, to nie gra komputerowa, że można się odrodzić na kolejnym poziomie, moi drodzy. Dlatego też uważajcie na siebie, gdziekolwiek byście nie wypoczywali, w górach, nad wodą, nad jeziorem, nad morzem. Wszędzie miejcie to poczucie bezpieczeństwa, żebyście w pełni zdrowi, w pełni sił i zapału wrócili w mury tej szkoły 2 września na równie radosny dzień rozpoczęcia roku szkolnego. Moi drodzy, żeby nie przedłużać, pozwólcie, że przejdziemy do pierwszego punktu dzisiejszej akademii. Serdecznie proszę o zabranie głosu starostę powiatu gliwickiego, pana Marcina Palińskiego, który wręczy stypendia starostwu. Pozwolę sobie złożyć życzenia. Szanowna pani dyrektor, panie dyrektorze, panie przewodniczący, drodzy nauczyciele, rodzice i wy, kochani uczniowie. Ten dzień, który dzisiaj odchodzimy, jest to dzień chyba najbardziej oczekiwany przez uczniów. Znam to z doświadczenia, ponieważ sam jak chodziłem do szkoły 1 września i już czekałem na koniec roku szkolnego. Także jest to piękny moment.
W tym miejscu chciałbym Wam pogratulować. Pan dyrektor już zaznaczył bardzo dobrych wyników w nauce. Gratuluję Wam sukcesów w konkursach, olimpiadach czy zawodach sportowych. Jestem dumny z tego, że godnie reprezentujecie swoją szkołę i nasz powiat. Jestem przekonany, że zdobyta wiedza i umiejętności zaowocują w dalszych etapach Waszego życia. Panu dyrektorowi, całej Radzie Pedagogicznej życzę i gratuluję, a przede wszystkim dziękuję za to, że kształtujecie właściwe postawy wśród młodzieży. Życzę radosnego, zasłużonego przede wszystkim wypoczynku w gronie rodziny, znajomych i przyjaciół. Tak jak Pan dyrektor powiedział, życie to nie jest gra. Tego nie można jeszcze raz odbudować. Także w okresie wakacyjnym, drodzy uczniowie, jesteście zwolnieni z nauki. Nauczyciele są zwolnieni z nauczania. Ale nie jesteśmy zwolnieni z tego, aby dbać o własne bezpieczeństwo. I tego bezpieczeństwa Wam życzę i do zobaczenia już 1 września. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem, że tradycyjnie co roku Zarząd Powiatu przyznał dla uczniów wszystkich naszych szkół podstawowych stypendia naukowe, sportowe i artystyczne. W tym roku są wszystkie kategorie tych stypendiów przyznawane. Najwięcej tych stypendiów jest w tej szkole. Chcę tylko powiedzieć, że osoby, które ubiegały się o stypendia, nie posiadają żadnych dodatkowych osiągnięć w dziedzinie sportowych czy przedmiotów na olimpiadach, konkursach. Średnia ocen ostatniej osoby otrzymującej stypendium wynosiła 5,44, więc jeżeli trzeba było mieć jeszcze dodatkowo coś, żeby przeskoczyć tą średnią. Także rozpoczniemy od uczniów gimnazjum. Zapraszam serdecznie Magdalenę Czepło. Katarzyna Gwizdała. Alicja Pszczółkowska. Kinga Sumicka. Wiktoria Zawierucha. Absolwenci gimnazjum otrzymują stypendium jednorazowe w wysokości 800 zł. Teraz przystąpimy do wręczania dla absolwentów liceum ogólnokształcącego Szkoły Ponadpodstawowej wysokość stypendium kwota 1000 zł. Jest to też stypendium jednorazowe. Prosiłabym też o pozostanie, zrobimy później wspólne zdjęcie, żeby nie ginąć nam gdzieś tam między uczniami. Ja może jeszcze tylko dodam, już tym, którzy otrzymali stypendia i tym, którzy otrzymają za chwileczkę, po całej Akademii, po spotkaniu z wychowawcami, zapraszam do księgowości na parterze pierwszej, czyli po lewej od wejścia, gdzie będzie można zmaterializować te dyplomy, które otrzymujecie w tej chwili. Zuzanna Wąkowska. Jan Bielasty. Dominika Centrowska. Małgorzata Czerwińska. Klaudia Dankowska. Klaudia Deptuła. Magdalena Domańska. Dominika Jabłonka.
Martyna Jakubowska. Maciej Jurczak. Dominika Koszewska. Weronika Krause. Gabriela Krzesińska. Julian Kulikowski. Sebastian Leśniewski. Alicja Leśnikowska. Panowie troszkę do tyłu, dziewczęta do przodu. Weronika Matyś. Jakub Malinowski. Aleksandra Obręcka. Łukasz Hojdana. Jakub Pisarski. Aleksandra Rekowska. Piotr Cieński. Maciej Stefański. Maciej Stefański. Jakub Sowiński. Małgorzata Szpara. Gratuluję serdecznie, moi drodzy, w sumie stoi przed Wami 31 osób. Wielkie, wielkie gratulacje. Szanowni Państwo, moi drodzy, tak jak wielokrotnie już dzisiaj powiedzieliśmy, zakończenie roku szkolnego to dzień radosny. Ale czasami nawet w tak radosny dzień pojawia się element smutku czy nostalgii. Nie jest to może tragedia, ale zawsze powoduje to pewien, przynajmniej w moim odczuciu, taki element właśnie smutku. Zapraszam serdecznie na środek panią Teresę Kujtkowską. Pozwolę sobie tak się zwrócić, mimo że na poziomie szkoły średniej to
tytuł czysto kurtuazyjny, ale myślę, że nikt inny jak Pani zasłużyła, żeby tak się do niej zwracać. Moi drodzy, Pani Profesor Teresa Kwiatkowska z tym rokiem szkolnym kończy pracę w naszej szkole. Przepracowała w tej szkole 43 lata. Myślę, że nie było i nie będzie pedagoga, który całe swoje życie zawodowe związał z jedną placówką. Ja będę chciał jeszcze później zabrać głos i powiedzieć kilka słów, ale chciałbym ustąpić wolne pierwszeństwa panu staroście, panu Marcinowi Palińskiemu, panu wicestaroście, panu przewodniczącemu, którzy też chcieliby złożyć życzenia i podziękowania pani Teresie Kwiatkowskiej. Szanowna pani Tereso, pozwolę sobie tak się zwrócić do pani, tak siedząc przez moment, pytam panią, jak to jest możliwe, że tak młodzi ludzie odchodzą na emeryturę? Nie wiem, jak to się stało, ale nie będę mówił swoimi słowami. Mam przygotowany piękny tekst, który myślę pokrótce scharakteryzuje właśnie to, co pani tu w tej szkole zrobiła. W imieniu własnym oraz władz samorządu powiatu miedzickiego składam serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę, wysiłek i trud włożony w wychowanie młodzieży. Pełne oddanie dla uczniów, przekazywanie wiedzy, a także ogromne poświęcenie stały się dla wszystkich pięknym przykładem i wzorem do naśladowania. Godna podziwu postawa, nacechowana życzliwością i wrażliwością na dobro drugiego człowieka, potwierdza, że pani rola w środowisku szkolnym i lokalnym była ważna i wyjątkowa. Zakończenie pracy zawodowej, w tym przypadku pracy nauczyciela, jest wydarzeniem szczególnym, a także okazją do głębokich refleksji i podsumowań. Jestem przekonany, że odczuwa pani satysfakcję i dumę ze swojej wieloletniej pracy i działalności z młodzieżą, która dzięki pani weszła w kolejny etap swojego życia, bogatsza o nowe doświadczenia. Pragnę życzyć dużo zdrowia, radości i pięknych wspomnień. A zasiane w murach Szkoły Ziarno Mądrości niech przynosi wspaniałe owoce. Dziękuję ślicznie za tą cząstkę swojego życia, którą włożyła pani w pracę tej szkoły, w to, że uczniowie, którzy wychodzą spod pani skrzydeł, w przyszłości osiągają wiele różnych sukcesów życiowych, osobistych i zawodowych. Dziękuję za to, a pan dyrektor wspomniał, że jest to ponad 40 lat pracy. Tym bardziej jest mi miło, ponieważ my jako starostowie jeszcze nie mamy tyle lat życia. Także dziękuję pięknie i życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim zasłużonego odpoczynku. Dziękuję bardzo. Trzy nagrody starosty powiatu miedzickiego.
12 nagród dyrektora szkoły, 2 nagrody od Rady Rodziców. Niezliczone, myślę, dziesiątki finalistów, laureatów różnego rodzaju konkursów. Chociażby kończymy dzisiaj etap gimnazjalny. Od 2011 roku pani Teresa Kwiatkowska wychowała 18 laureatów konkursów z fizyki i 12 finalistów. Oprócz tego wielu laureatów konkursów fizycznych szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Mieliśmy kilka lat temu ucznia, który był finalistą szczebla centralnego i to był chyba do tej pory jedyny przypadek, kiedy obowiązuje nowa matura, że uczeń był zwolniony z egzaminu maturalnego właśnie z tego tytułu, że był finalistą szczebla centralnego. I to jest tylko cząstka, którą można by powiedzieć. Dlatego też w imieniu, myślę, wszystkich tych pokoleń, które przeszły przez pani ręce, pani profesor, chciałbym wyrazić serdeczne podziękowania. Bo tak jak wspomniał pan starosta, to prezentuje w ich późniejszym życiu. Ale nauka to jedno. Natomiast w przypadku pani Teresy Kwiatkowskiej myślę, że bardzo ważnym elementem, bardzo ważnym aspektem był też czynnik wychowawczy. Klasy, które prowadziła do dnia dzisiejszego, wspominają z rozrzewnieniem i łezką wokół czasy liceum. Mam tego żywy dowód, bo dosłownie, nie wiem, 2 tygodnie temu jedna z klas, której wychowawcą była pani Teresa Kwiatkowska, zorganizowała sobie spotkanie 30 lat od matury. Byli tutaj w szkole, była obecna oczywiście pani Teresa Kwiatkowska. No i wspomnień nie było końca. Wszyscy z wielkim szacunkiem, rozrzewnieniem wspominali czasy szkoły. Mnie jako dyrektorowi jest wyjątkowo smutno tracić pracownika tej klasy. Myślę, że młodzieży też jest smutno tracić mistrza, nauczyciela dla nich przez te wszystkie lata. No ale życie toczy się dalej. Chcielibyśmy, ażeby w tych pięknych latach odpoczynku zawsze chętnie i miło wracała pani wspomnieniami do naszej szkoły, do nas. Nie tylko wspomnieniami, ale też i fizycznie zawsze, kiedy będzie tylko okazja, zapraszamy serdecznie i gorąco. No i cóż, życzymy wszystkiego najlepszego pani profesor. Wspieranie w trudnych chwilach. Dziękujemy za radę, wskazówki, pochwały, ale i słowa krytyki. Jest pani dla nas prawdziwym wzorem tego, jaki powinien być nauczyciel. Dziękujemy za codzienny przykład tego, jak być mądrym i dobrym człowiekiem. Nie zawsze doceniliśmy pani wysiłek i zdawaliśmy sobie sprawę z cennego daru poznawania, ale to przyszło z czasem i doświadczeniem. Będziemy próbować pielęgnować i rozwijać w sobie to, co pani w nas zasiała, by nie zawieść pani zaufania i wiary w nasze możliwości.
Żegnając się dzisiaj z Panią, chcielibyśmy mówić najpiękniejszymi słowami, sławić Pani cierpliwość i wytrwałość w niesieniu daru wiedzy. Jednak nasze słowa, nawet te najpiękniejsze, nie wyrażą w pełni naszej wdzięczności i podziękowań. Niedawno powiedziała mi Pani, że nauczyciel odchodzący na emeryturę zawsze będzie pamiętał swoją pierwszą i ostatnią klasę. Mamy szczerą nadzieję, że zapamięta nas Pani jako fajnych, młodych ludzi, pełnych ambicji i oczywiście miłości do fizyki. Za wszystko z całego serca dziękujemy i w ramach wdzięczności chcielibyśmy dać Pani ten drobny pominek. Cieszącym się ogromnym autorytetem, pełnym oddania swojej pracy. Pani uczniowie osiągnęli wiele sukcesów, przyczyniając się do rozwoju szkoły. Przez lata pełniła Pani funkcję wychowawcy, a także rozwoju szkoły. Wychowawcy, a także opiekuna samorządu uczniowskiego. Ponadto stworzyła Pani wiele spektakularnych przedstawień teatralnych, które zapisały się w historii naszej szkoły. Za to wszystko dzisiaj chcielibyśmy bardzo podziękować w imieniu swoim i każdego ucznia, którego Pani uczyła. Każdego ucznia, którego przygotowywała Pani do egzaminu. Za czas poświęcony na przygotowywanie do konkursów i olimpiad. Za każdą lekcję fizyki oraz każdą lekcję życia. Zapewniamy, że zostanie Pani na zawsze w naszej pamięci i w sercu tej szkoły. Społeczność uczniowska Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Brawo! Zapraszamy do wysłuchania. Thank you.
Nawiązały się przyjaźnie, które trwają do dzisiaj i za to serdecznie dziękuję. Dziękuję pani dyrektor Marii Drozdowicz, która przyjmowała mnie do pracy. To przy niej uczyłam się warsztatu pedagoga. Za wszystko pani dyrektor z całego serca dziękuję i za tą bliskość, która nas do dzisiaj łączy. Dziękuję pięknie. Codziennej modlitwie o swoich koleżankach i kolegach, którzy są już po drugiej stronie życia. Zawsze będę o nich pamiętać. Dobrze wspominam współpracę z panem dyrektorem Wiatrowskim. To wspólnie organizowaliśmy konkursy fizyczne, nawet na szczeblu wojewódzkim. Byliśmy inicjatorami takich właśnie konkursów, które trwają do dzisiaj. Bardzo dziękuję z całego serca panom dyrektorom, panu dyrektorowi Bogdanowi Magnowskiemu, panu dyrektorowi Aleksandrowi Sowińskiemu, którzy zrobili dla mnie tak dużo, że chyba nawet nie wiedzą, jak dużo. Gdzie przed 13 laty znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i to panowie wyciągnęli pomocną dłoń, wspierali mnie bardzo i dzięki temu przetrwałam. Bardzo dziękuję. Gorące podziękowania. Dziękuję władzom powiatowym, poprzednim i obecnym, że przez 5 lat, jeszcze będąc na emeryturze, mogłam w tej szkole pracować. Bardzo serdecznie dziękuję. Kochani, oczywiście dziękuję pracownikom administracji, pracownikom obsługi, wszystkim, którzy byli postawieni na mojej drodze. Dziękuję serdecznie gronu pedagogicznemu, z którym pracowałam do dnia dzisiejszego. Dziękuję za wszystko. Większość z nich to moi byli uczniowie, ale współpraca, myślę, że układała się bardzo dobrze. Jeżeli kogo kiedykolwiek, czymkolwiek uraziłam, to bardzo przepraszam. Szczególne słowa podziękowania kieruję do młodzieży. To dzięki wam, chciało mi się chcieć, jak to mówią.
Najlepiej wybaczył mi moje koleżanki i koledzy, że najlepiej zawsze czułam się w pracowni fizyki, kiedy już zamykałam drzwi po drugiej stronie i zostawałam z młodzieżą. Wtedy byłam w swoim żywiole. To było moje życie. To było moje życie. Nawet kiedy kiedyś powiedziałam, że szkoła to moje drugie dziecko, to moja córka odpowiedziała: nie, mamusiu, szkoła to było zawsze twoje pierwsze dziecko, ja byłam to drugie. Nie były to miłe słowa, ale pewnie coś w tym jest, ale pewnie coś w tym jest, skoro na tyle lat zostałam tu w tej szkole i pomimo, że nie jestem jej absolwentką, to zawsze mówiłam i będę mówiła, że to jest moja szkoła. To chociażby przez zasiedzenie, pamiętacie, o czym mówiłam na 65-leciu tej szkoły, prawda? Więc inaczej być nie może. Kochana młodzieży, bardzo wam za wszystko dziękuję i staram się was zawsze rozumieć. Klasy trzecie gimnazjalne oddałam, odpoczynają jakiś nowy etap i tu jest wszystko w porządku. Oddałam klasę maturalną i też jest dobrze. Natomiast mam niezwykłego kaca moralnego w stosunku do klasy drugiej A. Kocham was bardzo. Zrobiłam wszystko, co mogłam. My również panią kochamy! Dziękuję. I po prostu wiem, i wiem, wierzę w to mocno, że oni sobie poradzą i za rok tą maturę zdadzą dobrze. Zresztą przekazuję je w godne ręce mojej wychowanki i mojej uczennicy. A więc, no wszystko zostanie w rodzinie, proszę państwa. Pozwolę sobie zacytować słowa bardzo pięknej piosenki, którą śpiewa Alicja Majewska. To nie sztuka wybudować nowy dom, sztuka sprawić, by miał w sobie duszę. Otóż ta szkoła ma w sobie duszę, na którą pracowało wielu dobrych, oddanych nauczycieli. Było wiele roczników wspaniałych, zdolnych, aktywnych uczniów, i ci nauczyciele są również teraz, i ci uczniowie są również teraz. Także szkole życzę, by ten duch został, by go nie zatracić, bo to jest wielki atrybut tej szkoły. Pozwolę sobie zacytować z tej piosenki jeszcze jeden werset. To nie sztuka wytrenować sobie mózg. Sztuka sprawić, by rozumiał ludzi. Cały czas starałam się rozumieć ludzi, bardzo się starałam. Niezależnie od tego, czy byłam na początku swojej drogi zawodowej i mogłam ze swoimi uczniami być na stopie, powiedzmy, koleżeńskiej, czy później, kiedy mogłam być ich mamą, czy teraz, kiedy mogłam być waszą babcią, to zawsze staram się was rozumieć. Zawsze. Jeżeli coś zrobiłam nie tak, to zupełnie nieświadomie. Nigdy nie było to zamierzone. Bo zawsze taką dewizę miałam, że młody człowiek jest dla mnie partnerem, z którym ja rozmawiam, którego ja szanuję i tego wymagam w stosunku do swojej osoby, ale nie jest to człowiek, na którego ja się mogę gniewać. Dlatego, że młodość ma swoje prawa i ja mogłam skarcić i niejednokrotnie tak było. Najczęściej w cztery oczy, prawda? Niektórzy to wiedzą. Ale na tym się to kończyło. Na tym się to kończyło. Także wszystkim z całego serca za wszystko dziękuję. Zachowam was w swojej pamięci, wszystkich, jak tu jesteście i tych, którzy odeszli. Z wieloma uczniami byłymi mam bardzo bliski kontakt, przyjacielski nawet kontakt. I takiego kontaktu życzę wszystkim młodym nauczycielom, żeby wypracowali właśnie w ten sposób, żeby uczniowie po latach stali się ich przyjaciółmi. Z całego serca za wszystko serdecznie dziękuję.
Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczuć sztandarowy, wyprowadzić sztandar. Zapraszam na część artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy pierwszej A i pierwszej D. Trojaki jest krok czasu, przyjaciele moi. Zwolna nadciąga przyszłość opieszała. Czas zaś obecny ucieka jak strzała, a przeszłość wiecznie nieruchomo stoi. Rok szkolny 2018-2019 zaliczamy już do przeszłości. Nastał więc czas refleksji, wspomnień, podziękowań, podsumowań i życzeń. Dziękujemy wszystkim nauczycielom za trud włożony w przekazywanie nam wiedzy, za ich życzliwość, troskę i wyrozumiałość. Koniec roku to moment szczególny dla uczniów klas trzeciej gimnazjum, którzy kończą kolejny etap życia i ruszają w dalszą drogę. Życzymy im, aby to była piękna droga, pełna przygód, wzruszeń, cennych znajomości, prowadząca ku wspaniałej przyszłości. Szczęśliwej drogi już czas.
piekielnie pulsującym słońcem o najdalszy świat. Wędrujemy, omijamy świat bez okien, świat zastany, jednakowych dni. To najdalsze bywa blisko, jak przydrożny kwiat. To najwyższe lata nisko, jak przed burzą ptak. To najprostsze bywa trudne, kiedy serce śpi. Gdy napotkasz wysłą studnię, dalej, dalej idź. Końca twoich dróg prawdziwych nie zamyka cel. To najdalsze bywa blisko, schyl się, zerwij je. To najdalsze lata nisko, obok drogi twojej. Uśmiechów wiele ma, godzina szarego dnia. Nie zginiesz w tłumie, póki jeszcze umiesz przystanąć, gdy zaśpiewa ptak. Daleka droga mu trwa, za dalą i nadal. Choć nie ma kresu, dobrze wiesz, że droga ta prowadzi gdzieś. Wśród swoich ludzkich spraw pamiętaj, nie jesteś sam.
rodzice, a przede wszystkim wy, uczniowie klas trzeciej gimnazjum. Kochani, jest to dla was ostatni dzień spędzony wspólnie w murach tej szkoły. Już niedługo będziecie musieli wybrać drogę waszej dalszej edukacji. Ten dzień zamyka pewien etap waszego życia. Etap, w którym postawiliście swoje pierwsze kroki w dojrzałość, w którym nawiązaliście wiele wartościowych znajomości i nauczyliście się mierzyć z pierwszymi poważnymi problemami. Ten dzień jest także początkiem. Początkiem czegoś nowego, nieznanego. Pierwsze chwile w tej szkole na pewno nie były dla was łatwe. Nowe otoczenie, obce twarze, głowy pełne pytań. Czy dam sobie radę? Czy odnajdę się wśród tych ludzi? Wraz z mijającym czasem oswajaliście się z tą sytuacją, a każdy dzień był coraz łatwiejszy. Wspólnie spędzone przerwy, wycieczki, wyjścia integracyjne. 3 lata minęły niesamowicie szybko. Ledwie poznaliście się, a już musicie się rozstać. Jako starsza koleżanka mogę życzyć wam, byście podążali za głosem swojego serca i nigdy się nie poddawali. Pielęgnujcie swoje przyjaźnie i pamiętajcie, że cały świat stoi przed wami otworem. Myślę, że te 3 lata spędzone w naszym gimnazjum będą doskonałym wstępem do dalszej nauki. W imieniu wszystkich uczniów pragnę podziękować wam za tak czynny udział w życiu tej szkoły. Wspominajcie dni i miesiące spędzone w tych murach z uśmiechem na ustach. Na koniec chciałabym wam życzyć trafnych wyborów szkół średnich i udanych wakacji. Pamiętajcie o swoim gimnazjum i o swoich nauczycielach, których zawsze będziecie mogli odwiedzić. By przypomnieć wam czas spędzony, przygotowaliśmy dla was drobne upominki. Dziękuję.
Kamila Zawierucha. Zuzanna Żygawo. Anna Paszkowska. Alicją Kowalską. Joanna Bogowska. Anna Kuba. Andrzeja Czechowskiego. Artur Szmedlin. Marianna Noja. Wiktoria Woźniak. To są uczniowie, które zaczynają się co z rodziny w naszym trzecim gimnazjum. Zapraszam Karol Loneczyk. Miłosz Jakubowski. Łukasz Kasprzycki. Konrad Klarewicz. Wiktoria Machowska. Hubert Dzieliński. Podobnie tak jak w przypadku klasy trzeciej, ja gimnazjum prosił pan wyeksponowanie naszych teraz i o zdjęcie. Brawa. Zapraszam na wychowawcę klasy pierwszej na liceum, panią Annę Łowicką. Zapraszam Jakuba Pisarskiego. Jakub Pisarski to jedna z dwóch osób, która w tym roku uzyskała maksymalną średnią w szkole 600. Julia Kulikowska. Klaudia Reptuła. Magdalena Domańska. Michał Piotrowski. Adam Kujawski. Jakub Malinowski. Aleksandra Bukowska. Jakub Krasnowski. Zuzanna Wińska. Kinga Kuźnicka. Łażej Stasiukiewicz. Maciej Dąbrowski. Klaudia Nowak. Kanikiel. Stanisław Bielaster. Dominika Roman.
Krzysztof Piotrowski. Akcja Panowa. Aleksandra Poprawska. Maksymilian Krajewski. Wydaje to są osoby, które otrzymały świadectwo z wyróżnienia w klasie pierwszej A. Jak widzicie, jest ich sporo, bo klasa pierwsza ma najwyższą średnią w szkole. 5-1. Gratuluję. Thank you.
Dominika Koszewska. Sebastian Leśniewski. Alicja Leśnikowska. Izabela Bolesławska. Konrad Krańczak. Jadwiga Jabłonka. Piotr Kopecki. Paulina Chmielewska. Jakub Kęski. Uczniowie klasy drugiej A. Proszę o zabranie. Zapraszam panią Annę Suwińską, wychowawcę klasy drugiej B. Małgorzata Czerwińska. Gabriela Krzesińska. Maksymilian Kupa. Zuzanna Wąkowska. Magdalena Bielska. Zuzanna Kapitala. Uczniowie klasy drugi B. Zapraszam panią Iwonę Budako, która jest wychowawcą klasy drugiej C. Aleksandra Drzewnicka. Marta Michalska. Kaja Hejs. Jakub Zwierzchowski. Kinga Gunik. Aleksandra Białek.
Bartosz Zakrzewski. Do tego jest zaprzygotowanie dla tego laureata oraz
Uczniowie na przygotowanie przez Anglika brali udział w konkursie języka angielskiego POC. Zapraszam Weroniką Madyś. Ostatni raz z moją klasą już pożegnać czas mych przyjaciół. Dzisiaj każdy ma swój dorosły świat. Ostatni raz z moją klasą już pożegnać czas mych przyjaciół. Dzisiaj każdy ma swój dorosły świat. Swój dorosły świat. Szybko płynie czas. Wczoraj mali, dziś dorosły świat. Wciąż pamiętam pierwszy szkolny dzień. Tak wyraźnie widzę to. Moja szkoła jak majowy dzień. Czasem słońce, czasem chwile złe.
pierwsza miłość, pierwsze smutku, nigdy tego nie zapomnę. Ostatni raz z moją klasą, już pożegnać czas mych przyjaciół. Dzisiaj każdy ma swój dorosły świat. Swój dorosły świat. Ostatni raz z moją klasą, już pożegnać czas mych przyjaciół. Dzisiaj każdy ma swój dorosły świat. Ostatni raz z moją klasą, już pożegnać czas mych przyjaciół. Dzisiaj każdy ma swój dorosły świat.